1511 roku. Wtedy to właściciel Kodnia, Jan Zapiecha, otrzymał prawa miejskie od króla Polski Zygmunta Starego i przywilej organizowania corocznych jarmarków. Właśnie w Kodniu na południowym Podlasiu, w tym uroczym miejscu. My od 2018 przywracamy tą tradycję i organizujemy coroczny jarmark sapieżyński, który łączy w sobie trzy aspekty. Jest to aspekt historyczny, nawiązanie do dziedzictwa Zapiechów, właścicieli Kodnia. Jest to aspekt patriotyczny. W tym roku jarmark sapieżyński jest organizowany pod hasłem Wdzięczni za obronę granic. Jest to aspekt kulturalny. W tym miejscu w sposób szczególny chciałem przywitać publiczność zgromadzoną na jarmarku sapieżyńskim. Mam nadzieję, że te przygotowane atrakcje, wiele atrakcji, spowoduje, że Państwo wyjadą dzisiaj z Kodnia bardzo zadowoleni. Ja nazywam się Mariusz Zańko i będę miał przyjemność z Państwem dzisiaj uczestniczyć w tym wydarzeniu. My, Jan, książę Zapiecha, herbulis, starosta wrocławski, kanclerz królowej Heleny, wojewoda podlaski i witebski, najwyższy sekretarz Wielkiego Księstwa Litewskiego, marszałek hospodarski, protoplasta kodyńskich Zapiechów. Patrząc z uwagą nad Twoimi zasługami, wójcie Jerzy, tak teraz, jak i w przeszłości, szczególnie nad tym, iż przywróciłeś w dobrach naszych kodeńskich przywilej jarmarków, abyś dalej rządził mądrze i sprawiedliwie, rozsławiając przy tym Kodeń, ród Zapiechów i ludzi tu mieszkających i przybywających, przekazuję Ci swą buławę, symbol władz. Przekazuję Ci ją jednak tylko na czas jarmarku. I ponownie wrócę za rok, aby dalej oceniać Twoje, wójcie, działania. Dziś jednak masz pełnię władzy w dobrach naszych kodeńskich. Na Twoje także ręce chcę złożyć podziękowania wszystkim służbom mundurowym, które strzegły i strzegą naszych granic, jak on dziś regimenty sapieżyńskie strzegły wschodnich rubieży Rzeczypospolitej przed nawałą ze wschodu. A teraz trzy salwy na cześć wójta Jerzego Trocia, ojców oblatów oraz jarmarku sapieżyńskiego, mieszkańców Kodnia i przybyłych gości, proszę odpalić. Jest mi niezmiernie miło, że przybyłeś do nas i że doceniasz to, co robimy tutaj w tej pięknej miejscowości w całej gminie Kodeń. Szanowni Państwo, drodzy zebrani, mili goście, nie byłoby to jednak możliwe, gdyby nie dobra współpraca z rządem, z parlamentarzystami, zarządem województwa, z Urzędem Marszałkowskim. Dziękuję wszystkim tutaj obecnym za wszelkie wsparcie, jakie udzielacie gminie Kodeń, naszemu społeczeństwu. Bez Was ten Kodeń by tak nie rozkwitał, a kwestią są, jak zwykle, środki finansowe. Drodzy zebrani, gmina Kodeń przy budżecie 3,5 miliona w ostatnim czasie pozostała 32 miliony. Będziemy mieli problem z realizacją tych wszystkich zadań, ale mam nadzieję, że się z tego wywiążemy. Także, szanowni Państwo, cały rok pracujemy, ciężko pracujemy. Natomiast dzisiaj jest taki dzień, że chcemy się pobawić i chcemy się podzielić z Wami tymi wszystkimi dobrami, które tutaj zgromadziliśmy. Także życzę miłej zabawy. Księże Janie, Panie Pośle, Panowie Wójtowie, Czcigodni Ojcowie, Panowie ze Służb Mundurowych, Szanowni Państwo, drodzy goście. Myślę, że tak jak dla Was, tak dla mnie bycie tutaj dzisiaj to prawdziwa przyjemność i zaszczyt. Kodeń przyciąga jak magnes. Moi domownicy pytają, co Ty tak jeździsz do tego Kodnia? Ja mówię, no bo właśnie ciągnie jak magnes, ale tutaj ostatnio, jak byłam 15, to też mówiłam, że wszystkich moich znajomych, którzy mnie odwiedzają, czy chcą, czy nie chcą, to przyjeżdżają do Kodnia, bo mam kilka takich miejsc na Lubelszczyźnie, gdzie moi goście muszą to miejsce odwiedzić. Mariusz Zańko powiedział, że to dzisiejsze wydarzenie tak naprawdę wpisało się w kanon różnych wydarzeń na Lubelszczyźnie, łączy ze sobą
i patriotyzm, i ta tradycję, i kulturę, więc myślę, że każdy z nas znajdzie dla siebie coś miłego. I jestem przekonana, że wszyscy dołożymy starań, abyśmy wzajemnie to wydarzenie na długo mieli nie tylko w pamięci, ale i w sercach, i abyśmy zachęcali swoich bliskich i znajomych do tego, by spotkać się tutaj za rok. Mam nadzieję, że ten jarmark, tak jak Mariusz powiedział, będzie, skoro został od wieków tak naprawdę przywrócony do istnienia. Ale proszę Państwa, jestem politykiem, więc odniosę się do tego, co mówił Pan Wójt. Gdyby nie rząd Prawa i Sprawiedliwości, gminy takie jak Kody nie miałyby możliwości uzyskania finansowego wsparcia w różnych wysokościach, chociażby wysokości, o których mówił Pan Wójt. I jestem przekonana, że mimo tych obaw, które tutaj wybrzmiały, wraz ze swoimi pracownikami, mieszkańcami tego cudownego miejsca dołoży wszelkich starań, aby te pieniądze skutecznie, Panie Wójcie, wydać, bo po wydaniu tych będą z całą pewnością następne. A jestem przekonana, że jak wszyscy zrobimy pokłon i uśmiech do Królowej Podlasia, to ona spowoduje, że wszystko to, co Państwo będziecie chcieli, by na tej ziemi było, z całą pewnością będzie. Ale dzisiaj dzień radosny, więc życzę Państwu udanych i niezapomnianych wrażeń. Dziękuję bardzo jeszcze raz za zaproszenie. Panie Wójcie, bardzo, bardzo dziękuję. Ludzie chodzą, narzekają, myślą jak tu żyć, co się ubrać i co mówić, jak bogatym być. Ja nie muszę mieć, wystarczą proste nutki dwie. Gdy mi smutno, to na pewno rozweselą mnie. Drodzy zgromadzeni goście, szanowni Państwo, ja bardzo dziękuję za zaproszenie i za to, że po raz kolejny, już w kolejnym roku możemy się tutaj spotkać w Kodniu, zawsze po odpuście, po święcie Matki Boskiej Kodeńskiej. Zawsze jest ten piękny moment, gdzie możemy świętować, tak jak powiedział Pan Wójt. Ja serdecznie oczywiście gratuluję i załączam się do tych podziękowań Pani Poseł, że tak pięknie samorząd gminy Kodeń wykorzystuje te środki, wykorzystuje te możliwości, których wcześniej nie było, a więc 11-krotnie więcej środków gmina Kodeń pozyskała, niż ma sama w budżecie. No każdy z nas, mając budżety domowe, życzyłby sobie takich możliwości i takiej pracy, więc serdecznie gratuluję i myślę, że to ma też związek z tym, że za rok będziemy tutaj obchodzić olbrzymi jubileusz, wielkie święto 300-lecia, więc myślę, że wtedy będziemy się tutaj licznie gromadzić. Ale szanowni Państwo, pamiętajmy o wydźwięku tego jarmarku, który ma też wydźwięk wdzięczności dla służb mundurowych, i to chciałbym podkreślić. I szczególnie tutaj, przy granicy polsko-białoruskiej, szczególnie tutaj, gdzie kilka miesięcy temu jeszcze wszyscy obawiali się, jak ta cała inwazja, jak cała wojna na Ukrainie będzie wyglądała, jak ona będzie wpływała na nasz region, byliśmy wdzięczni, dziękowaliśmy, że żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej, żołnierze regularnego Wojska Polskiego, policjanci, mundurowi przyjeżdżali bronić naszej granicy przed tą inwazją, którą szykował nam Łukaszenko z Putinem. I myślę, że to są z naszej strony olbrzymie słowa wdzięczności dzisiaj takimi piknikami, a wtedy i koła gospodyń wiejskich, i strażacy z OSP, wszyscy włączaliśmy się w to, żeby tym wszystkim osobom, które bronią naszych granic, które przyjechały z całej Polski, podziękować. I bardzo serdecznie chciałem również dołączyć się do tych podziękowań, życzyć Wam wszystkiego najlepszego. Mam nadzieję, że tutaj w Kodniu, tutaj na ziemi podlaskiej, na południowym Podlasiu, przyjęcie mieliście dobre i będziecie nas dobrze wspominać, a my jesteśmy wdzięczni, że jesteście. Ja przypomnę, szanowni Państwo, że jeszcze nie tak dawno, bo kilka lat temu, nie mogliśmy marzyć i nie było jednostki wojskowej w Białej Podlaskiej, ona była zlikwidowana. Nie mieliśmy możliwości angażowania wielu ludzi, wielu młodych osób w to, żeby wstępowali do Wojsk Obrony Terytorialnej, żeby rozwijały się służby mundurowe, żebyśmy się czuli bezpiecznie. Jeszcze nie tak dawno mówiono nam, że ta granica obronności kończy się na Wiśle, a my mielibyśmy być takim pasem, przez który te wojska rosyjskie by przechodziły niczym na Ukrainie, wchodziłyby aż pod samą Warszawę, aż pod samą stolicę, w tym wypadku tam aż pod sam Kijów. Na to nie było nigdy zgody, nie było zgody rządu Prawa i Sprawiedliwości, nie było zgody ministrów obrony narodowej i bardzo dziękuję panu ministrowi Błaszczakowi, że dzięki jego woli, dzięki jego determinacji i również poprzedniego ministra obrony narodowej Antoniego Macierewicza powstała jednostka wojskowa w Białej Podlaskiej. To jest, szanowni państwo, około 2,5 tysiąca żołnierzy, którzy tam będą stacjonować. To są ci ludzie, którzy za tą sceną się wystawiają z tymi wozami bajowymi.
To są nowoczesne czołgi, które przyjadą do nas bronić naszej wschodniej granicy. I za to, szanowni państwo, ja bardzo im dziękuję, bo my tutaj żyjemy i my tutaj się możemy dzisiaj czuć dzięki temu bezpiecznie. Ale tak jak powiedział pan wójt, to jest czas radości, to jest czas świętowania. Więc wszystkim państwu życzę tego, żeby ten deszcz, który tak nad nami chodzi co chwilę, nie spadł i żeby Matka Kadejska miała nas w swojej opiece i żebyśmy się dzisiaj dobrze bawili. Wszystkiego dobrego jeszcze raz dla mieszkańców, dla całego regionu, dla gminy Kodyń. Dziękuję bardzo. Jan-Marc Sapieżyński, jego przesłanie to przesłanie jest nie tylko takim przesłaniem radosnym, ale jest także takim przesłaniem patrzącym na naszą polską rzeczywistość w takim trochę głębszym wymiarze, w wymiarze bezpieczeństwa nie tylko całej naszej ojczyzny, ale tego bezpieczeństwa również europejskiego, o czym doskonale wie pani europoseł, która dzisiaj też jest obecna tutaj razem z nami. Dzisiaj Polska i na Polskę patrzą oczy całego świata, bo Polska jest tym właśnie gwarantem bezpieczeństwa tej części Europy Środkowo-Wschodniej. Za to właśnie też nie tylko dziękujemy przychylności tych wszystkich dowodzących naszymi służbami wojskowymi, służbami mundurowymi, tych, którzy potrafili sobie poradzić z tym bardzo trudnym wyzwaniem, jakie przed Polską stanęło, ale dziękujemy również za wyrozumiałość naszym mieszkańcom, mieszkańcom tego regionu, mieszkańcom regionu, zwłaszcza powiatu bialskiego, ziemi bialskiej, ziemi kodańskiej, bo dzisiaj wy tutaj świętujecie kolejny raz swój wielki sukces. Potrafiliście przyjąć wielu gości, wielu żołnierzy, wielu policjantów u ojców oblatów. Ci policjanci, ci żołnierze często tutaj mieli możliwość być godnie przyjętymi, bardzo ciepło przyjętymi. Oni tutaj zawsze mieli taką właśnie jedność z ziemią bialską poprzez przychylność ojców oblatów. Ale również ziemia włodawska, która za pośrednictwem naszego sekretarza Mariusza Zańko jest połączona tutaj z Kodniem dzięki wójtowi Jerzemu Trociowi, którzy właśnie potrafią taki duet świetnych samorządowców tworzyć, którzy, jak powiedział przed chwilą poseł Dariusz Stefaniuk, dzięki przychylności władz rządowych, władz parlamentarnych te fundusze dzięki budżetowi państwa, który jest bezpieczny, jest skutecznie realizowany. Dzięki tym funduszom możemy również spełniać marzenia mieszkańców nie tylko powiatu bielskiego, ale również ziemi kodeńskiej. Ale to właśnie, tak jak powiedzieliśmy wszyscy, dzieje się dzięki temu duetowi, tym wspaniałym samorządowcom, Mariuszowi, sekretarzowi ziemi kodeńskiej i wójtowi Jerzemu, którzy się nawzajem uzupełniają. Takie duety się nie zdarzają w Polsce, tacy ludzie bardzo rzadko trafiają się w samorządach. Z reguły są zawsze wszędzie podziały, są jakieś tarcia, są jakieś konflikty, są jakieś spory, jest jakaś zazdrość, a tutaj ta przyjaźń to chyba jest rzeczywiście zasługa Matki Boskiej Kodeńskiej, za co jej serdecznie też również tutaj dzięki tej możliwości dziękuję, że nas wszystkich prowadzi. Z Panem Bogiem wszystkim życzę dobrego nastroju. Widzę, że samochody z całego kraju, z całego powiatu zjeżdżają się do Was i te takie nasze polskie i bardzo dużo zagranicznych pojazdów. Także ten jarmark promuje nie tylko Polskę tu, nie tylko Kodeń tu w Polsce, ale również na terenie całej Europy. Dziękuję bardzo. Drodzy organizatorzy, szanowni goście, w imieniu pana premiera, ministra obrony narodowej Mariusza Błaszczaka chciałem bardzo gorąco podziękować władzom lokalnym, panu wójtowi, ale także społeczności lokalnym, mieszkańcom gminy Kodeń oraz innych gmin nadburzańskich, które okazały serce, które okazały wsparcie dla tych tysięcy żołnierzy, którzy tutaj się przewinęli. Dla wojsk operacyjnych, dla wojsk obrony terytorialnej, którzy bronili Polski, bronili granicy. Oni się zdziwili się pozytywnym nastawieniem mieszkańców południowego Podlasia, zaangażowaniem społeczności lokalnych, OSP, kół gospodyń wiejskich. Bardzo, bardzo gorąco jeszcze raz chciałem podziękować za ten wkład, za pomoc, za zaangażowanie, za udostępnianie mieszkań, agroturystyk, świetlic wiejskich. Te wszystkie obiekty, ta cała infrastruktura była wykorzystywana przez wojska do obrony naszej granicy. To się udało. Bardzo, bardzo jeszcze raz w imieniu ministra obrony narodowej, pana premiera Błaszczaka chciałem gorąco podziękować, życzyć błogosławionej niedzieli, udanego świętowania i pięknego pikniku. Dziękuję pięknie.
orałem czarno ziemię. Jak wiosna się zaczyna, może by po wodę w dole do strumyka przyszła czarna dziewczyna. Może by po wodę w dole do strumyka przyszła czarna dziewczyna. Chciałbym jej spojrzeć w oczy i jej piękną urodę, za to jej zaniosę, gdzie by mi kazała czysto strumyka wodę. Za to jej zaniosę, gdzie by mi kazała czysto strumyka wodę. Cieszymy się, że tu jesteście. Na tych błoniach sapieżyńskich właściwie oblaci tutaj dopiero co od 100 lat, ale tak się wpisali w historię Kodnia, w historię sanktuarium Matki Bożej Kodeńskiej, że ufamy, zostaną tu jeszcze na długo, także nie będziemy już tego mierzyli. Cieszymy się, że tu jesteście, poczynając od pani Beaty Mazurek, od wszystkich panów posłów, przedstawicieli samorządów, służb mundurowych, że jesteście tu u matki, bo tak by trzeba było powiedzieć. Ale jesteście na jarmarku. Jarmark to jest zawsze takie wydarzenie, które jednoczy. Tutaj pan Mariusz przed chwilą powiedział o jedności. Właśnie jarmark to ma do siebie, że przybywają ludzie, żeby ze sobą rozmawiać, targować, być ze sobą. I wszystko jakby od początku to pod płaszczem Matki Bożej Kodeńskiej, która sprawia jedność, jak powiedział już dzisiaj święty Jan Paweł II. Cieszymy się z tego, że tu jesteście, że ta jedność może na nowo się nawiązywać. Wtedy kardynał Wojtyła powiedział, że tutaj przybywali Litwini, Białorusini, Ukraińcy, Rusini, Polacy, aby być ze sobą pod jej płaszczem. Ufamy, że taki dzień nastanie. Kiedyś, będąc na wschodzie, wielu na pewno z historii to zna, były potężne jarmarki w Berdyczowie. I do tego jednoczyły wszystkich, że pisało się, czy mówiło, pisz do mnie na Berdyczów, ja tam będę. Myślę, że do Kodnia śmiało można tak powiedzieć, wielu przybywa często, jak tu słyszeliśmy, pod płaszczem Maryi szuka opieki, pociechy. Nie tylko ci, którzy przyjeżdżają dzisiaj, aby tutaj podzielić się swoim rękodzielnictwem, wyrobami, ale przyjeżdżają tutaj, żeby szukać tego wsparcia duchowego. Zapraszamy Was tutaj, cieszymy się z Waszej obecności. Niech ta tradycja, która jarmarków na nowo się rozwija, niech pomoże nie tylko nam tu zgromadzonym, ale Polsce, Europie i światu zobaczyć jedno, że w Bogu i Maryi jest jedność i mogą ustać i przestać grzmiać wszystkie działa. Ona naprawdę ma taką moc, aby uspokoić serce i na nowo prowadzić do pokoju cały świat. A zatem o to prosimy Cię, Maryjo, Królowo Podlasia. Sprawiaj jedność w naszych sercach, w naszych rodzinach, w naszym rejonie, w całej Europie i na całym świecie. Dziękujemy za Waszą obecność i cieszymy się, możemy brać w tym wielkim wydarzeniu, historycznym wydarzeniu, udział. Szczęść Boże. Ja wychodziła te będę wolą, ja wychodziła te będę wolą, ja postojała i powernuła, ja wychodziła te będę wolą, ja postojała i powernuła. Boż ja nie wyjdą, boż ja nie stanę, boż ja nie wyjdą, boż ja nie stanę.
Orkiestra Reprezentacyjna Straży Granicznej w swej tradycji nawiązuje do sławnej orkiestry 1. Pułku Strzelców Podhalańskich z okresu przedwojennego, jak i do folkloru muzycznego regionu Podhala. Orkiestra Reprezentacyjna Straży Granicznej jest muzycznym ambasadorem informacji w kraju i za granicą. Z powodzeniem i uznaniem prezentuje się na licznych międzynarodowych festiwalach i spotkaniach muzycznych. Swoim patriotycznym repertuarem podtrzymuje tradycje narodowe oraz przedstawia z muzycznym rozmachem historię polskości. Wielokrotnie uhonorowana nagrodami i wyróżnieniami. Orkiestra Reprezentacyjna Straży Granicznej godnie reprezentuje Rzeczpospolitą. Chcę podziękować z tej sceny wszystkim mieszkańcom Straży Wojskowej, władzom za te dary, jakie dali dla naszej Ukrainy tak ciężki nasz czas. Nie myśleli, że nasi sąsiedzi tak nam zrobią, jedni, drugi. I teraz my wiemy, że nasza siostra, bliska rodzina, to jest Polska. Lubimy i dziękujemy wam za wszystko, co daliście dla nas. Wyczuwajcie nad nami. Dziękujemy za te rodziny. Wiem, że i Wladawski powiat, i cała Polska, i Kodyń też ma naszych uchodźców. Dziękujemy. Życzymy wszystkim zdrówka najpierw. No i co ważniejsze w życiu w dany czas? Pokoju. Pokoju w rodzinie. Pokoju w duszach. Pokoju w państwie.